Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, zamazany obraz. Dla tych, którzy próbują wtłoczyć ewolucjonizm w biblijny opis stworzenia, jednym z wielu istotnych problemów jest kwestia upadku. W Biblii świat i ludzkość są przedstawione jako doskonałe w chwili stworzenia. A ta koncepcja wyraźnie przeczy ewolucji na jej najbardziej podstawowym poziomie. Według Pisma Świętego cierpienie i śmierć mogły wkroczyć na świat jedynie na skutek przestępstwa. Ten pogląd jest sprzeczny z modelem ewolucyjnym, w którym cierpienie i śmierć są narzędziami samego stworzenia. Wyobraź sobie, jak świadczyłoby to o charakterze Pana, gdyby stworzył nas tak, jak uczą ewolucjoniści. Bóg posłużyłby się procesami przemocy, egoizmu i dominacji silnych nad słabymi, by stworzyć moralne, nienaganne i nieegoistyczne istoty, które następnie upadłyby w stan egoizmu, przemocy i dominacji silnych nad słabymi. Stan, z którego musiałby zostać odkupiony, gdyż w przeciwnym razie spotkałaby je ostateczna kara. Pomyśl także, w jakim świetle ewolucjonizm stawia plan zbawienia. Najwyższy wciela się w istotę pochodzącą od małpy, stworzoną w wyniku okrutnego i morderczego cyklu doboru naturalnego, a czyni to po to, aby pokonać śmierć ostatniego wroga. Ale jednak śmierć może być wrogiem, skoro jest jednym z wybranych przez Boga środków stworzenia ludzi. Stwórca musiałby poświęcić mnóstwo martwych Homo erectus, Homo heideggerus, Homo neandertalicus, by wreszcie stworzyć istotę na swój obraz Homo sapiens. Tak więc Jezus miałby zbawić ludzkość dokładnie od tego procesu, jakim Bóg posłużył się, by ludzkość stworzyć. Pogląd ten jest z pewnością niebiblijny, a przy tym po prostu niemądry. Przeczytaj List do Rzymian, Kolosan, jak wersety te pomagają nam zrozumieć, co grzech uczynił ludzkości, jak kwestia ta jawi się na tle wielkiego boju. List do Rzymian, 5 rozdział, od 12 do 19. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi przyszła śmierć, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będąc obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, tak daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Następny List do Kolosan,
Kolosan, 3 rozdział, werset 10. A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. I 1 list Jana. Trzeci rozdział i werset 8. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to objawił się, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Grzech dotknął wszystkich aspektów ludzkiego życia, a także skaził całe stworzenie. Ellen White pisała o potrójnym przekleństwie, które spadło na świat. Pierwsze wynikało z upadku Adama, drugie z morderstwa, jakie dopuścił się Kain na Ablu, trzecie ze zniszczeń spowodowanych przez potop. Teolodzy mówią także o całkowitej deprawacji, co oznacza, że każdy aspekt człowieczeństwa, życia i osobowości ludzkiej uległ uszkodzeniu wskutek grzechu. Gdy przyglądamy się światu i przypatrujemy się sami sobie, trudno się z tym nie zgodzić. Niektórzy wierzą, że okrucieństwo, cierpienie i śmierć były częścią procesu, w wyniku którego Bóg stworzył ludzkość. Inni wierzą, że przemoc, cierpienie i śmierć są częścią szatańskiej strategii zniszczenia ludzkości, którą stworzył Pan. Pomyśl, jak różne te dwa przeciwstawne sobie poglądy przedstawiają charakter Stwórcy. Dziękuję bardzo.